Cześć! Witajcie w nowym filmie. Jak widzicie, mamy tutaj wystrój iście świąteczny, ale jest już praktycznie po świętach. Dlaczego więc siedzę przy tej choince? Dlatego, że dzisiaj mam dla Was film na temat tureckich obchodów Nowego Roku. Jak to się stało, jak to tutaj dotarło i skąd to się tutaj wzięło i tak dalej. Więc już bez zbędnego przedłużenia przechodzę do tematu filmu. I zacznijmy jak zwykle od początku, czyli o tych obchodach Nowego Roku, co wiemy. No, obchody Nowego Roku to nie jest nowe święto, to już świętowano w starożytności i chociażby tutaj okolice właśnie, w których znajdujemy się, w których istnieje dzisiejsza Turcja, czyli tereny południowej Mezopotamii, dzisiejszy Irak, były zamieszkiwane w starożytności przez Sumerów. I to Sumerowie już wtedy świętowali Nowy Rok pod nazwą święta Akitu. To było jedno z najważniejszych świąt religijnych i ono przypadało na przełom marca i kwietnia, czyli już wtedy w tych okolicach tutaj Turcji świętowano Nowy Rok. A co z Turkami? Czy Turcy świętowali Nowy Rok? Turcy mieli swoje święto zwane Newruz. Newruz przypadało na noc z 20 na 21 marca, czyli to była równonoc wiosenna. I jest to święto irańskie, które dzisiaj już przez Turków świętowane nie jest, natomiast przez wiele innych narodów tak. W tym na przykład przez Kurdów, tak więc tureccy Kurdowie, niektórzy do dzisiaj celebrują to święto. Natomiast ten Sylwester nam znany na zachodzie, jak on dotarł do Turcji? Bo no, od dawien dawna znany tutaj nie był. Więc tak naprawdę swój początek, ten Sylwester, obchody Sylwestra mają już w 1829 roku, czyli za czasów jeszcze Imperium Osmańskiego. Wtedy po raz pierwszy wydano w Turcji bal sylwestrowy, a zorganizował go ambasador Wielkiej Brytanii. Impreza miała miejsce na statku w Złotym Rogu, więc było no, konkretnie i zaproszono na ten bal wielu ważnych ludzi z Imperium Osmańskiego, wielu ważnych polityków, wysokim rangą urzędników i oni udali się na ten bal i krótko mówiąc, no byli zachwyceni, zdziwieni, zachwyceni, ale tak wiecie, zdziwieni pozytywnie. Było to coś innego, coś co Turcy dotychczas nie znali. Impreza w zupełnie innej formie, z powodu czego Nowego Roku, w dziwnym czasie, z 31 grudnia na 1 stycznia, ale ogólnie się podobało. Więc mijały lata i co roku oczywiście były organizowane przez obcokrajowców, głównie polityków, ambasadorów, takie bale sylwestrowe. I w 1856 roku na bal sylwestrowy, zorganizowany tym razem przez ambasadora Francji, został zaproszony sam sultan Abdulmejid. I sultan udał się na ten bal, obejrzał, pooglądał całą zabawę, tańce i wrócił podobno bardzo zadowolony do swojego pałacu. Ale czy mamy taką konkretną datę, kiedy to w Turcji Nowy Rok zaczęto obchodzić właśnie w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia? Mamy. Kiedy to nastąpiło? Nastąpiło to w momencie, kiedy Turcy przyjęli kalendarz gregoriański. To była jedna z reform Ataturka, który, przypominam tutaj, utworzył Republikę Turecką i wprowadził wiele, wiele różnych zmian do Turcji, które miały sprawić, że Turcy będą bardziej europejscy. I właśnie jedną z takich zmian to była zmiana kalendarza. Dotychczas używano kalendarz księżycowy, a przyjęto właśnie kalendarz gregoriański, który używaliśmy właśnie już wtedy w Europie. I za dzień, kiedy uznano 1 stycznia za datę rozpoczynającą Nowy Rok, można uznać konkretnie dzień, 1 stycznia 1342 rok, to jest data z kalendarza oczywiście księżycowego, natomiast
odpowiednik tej daty w kalendarzu gregoriańskim to jest 1 stycznia 1926 roku. Czyli to były tak naprawdę narodziny Sylwestra w Turcji. Ale jak to przebiegało dalej? No bo ustalenie daty tak, jako nowy rok, że 1 stycznia rozpoczyna nam nowy rok tutaj kalendarzowy, to nie było wszystko. Skąd się wzięła w Turcji choinka, lampeczki, ozdoby i wszystkie inne rzeczy? No więc, tak jak mówiłam, Atatürk wprowadził wiele zmian, które miały wprowadzić tak naprawdę do tego, że społeczeństwo tureckie stanie się bardzo podobne do europejskiego. I Turcy zaczęli przejmować powoli, stopniowo różne zwyczaje. Turcy skojarzyli sobie właśnie choinkę, ozdoby świąteczne i inne zwyczaje z Nowym Rokiem. Nie zdawali sobie sprawy, że to są tak naprawdę zwyczaje związane z religijnym świętem Bożego Narodzenia. I w ten oto sposób przyjęli oni sobie te ozdoby, światełka, choinki i tak dalej u siebie, ale oni oczywiście wiązali to z obchodami Nowego Roku, czyli już w grudniu zaczęto ubierać choinki, ozdabiać mieszkania, ozdabiać miasta. Oczywiście to nie jest nawet dzisiaj robione w takim stopniu, w takiej skali, jak mamy, jak znamy to w Polsce chociażby, na zachodzie. Natomiast takie ozdoby oczywiście obecne są. Ale oprócz ozdób, co Turcy przyjęli? Turcy przyjęli oczywiście świętego Mikołaja. Święty Mikołaj został tak naprawdę ten, który dzisiaj znamy, tego dziadka w czerwonym ubraniu, który roznosi prezenty i sunie w saniach z reniferami. On został, jak wszyscy wiemy, wypromowany dzięki marce Coca-Cola, dzięki jej reklamom. No i Turcy oczywiście ten wizerunek świętego Mikołaja również przyjęli. Przyjęli oni także zwyczaj wręczania sobie prezentów. Oczywiście Turcy nie robią to tak jak my z okazji obchodów Bożego Narodzenia, tylko właśnie z okazji Nowego Roku, czyli wtedy, kiedy się świętuje Sylwestra, obdarowujemy swoich najbliższych. I tak stopniowo upływały lata. Zwyczaj celebrowania Nowego Roku przetrwał do dzisiaj. Oczywiście nie tylko wśród elit, tak jak to było kiedyś, że tylko elity świętowały sobie na balach sylwestrowych, ale również całe społeczeństwo to przyjęło. No może nie wszyscy, ale o tym za chwilę. Jak dzisiaj to wygląda? Dzisiaj tak naprawdę możemy powiedzieć, że wygląda to podobnie jak na Zachodzie. Świętuje się podobnie jak na Zachodzie, jednak skala jest mniejsza. Rozmach mniejszy, nie ma tak naprawdę moim zdaniem porównania. W wielu dużych miastach odbywają się pokazy fajerwerków i tak dalej, natomiast nie jest to tak popularne jak w Polsce. W Polsce przecież w takich małych mieścinach ludzie sami nawet na wsiach sobie kupują fajerwerki i puszczają. W Turcji, jeżeli chcielibyście spędzić Nowy Rok, to ja myślę, żebym najbardziej polecała Stambuł. Tam się dzieje najwięcej, tam jest najpiękniej. Takie główne miejsca w mieście, Taksim, Beşiktaş, Kadıköy i inne, no to są takie główne miejsca, gdzie coś się dzieje, tak? Jakieś pokazy fajerwerków, imprezy, koncerty. No w tym roku może niekoniecznie, ale takie rzeczy mają miejsca. Turecki Sylwester, obchody Sylwestra charakteryzują się tym, że na przykład w lokalach, restauracjach wtedy na ten dzień, na tą noc tak naprawdę szykowany jest specjalny program sylwestrowy. Trzeba wykupić sobie miejsce, zarezerwować miejsce. Na każdą osobę przypada jakby rezerwacja i trzeba za osobę zapłacić. W opłacie tej znajduje się właśnie poczęstunek. W lokalu wtedy organizowana jest muzyka na żywo, więc mogą być, można potańczyć, można dobrze zjeść. W niektórych lokalach oczywiście serwowany jest alkohol. To już tam sobie każdy jakby indywidualnie ustala, czy w określonej cenie mamy pełny pakiet, czy też nie, czy za jakieś rzeczy trzeba dopłacać. W kawiarniach znowu tego dnia, tego wieczoru znikają książeczki z menu, co mnie osobiście bardzo denerwuje, bo
Wtedy oczywiście ceny idą w górę. Już herbata nie będzie kosztowała parę lir, ale paręnaście lir, a już nie mówiąc o innych rzeczach. Więc wtedy nie trzeba rezerwować miejsca, można pójść sobie do kawiarni. Bardzo często też jest zorganizowana jakaś muzyka na żywo, jeżeli nie, to lecą jakieś hity. Też można potańczyć, można się jakoś pobawić. Oczywiście tego dnia wydamy więcej niż zwykle, jeżeli gdzieś będziemy ten czas spędzać sobie na zewnątrz. Bardzo popularne u Turków jest także świętowanie Nowego Roku w mieszkaniach, w domach, organizowanie takich imprez. Imprezy te, w zależności od tego, jaką ma wizję gospodarz tej imprezy, mogą przypominać właśnie takie a la domówki, dyskoteki, a mogą to być takie spokojne spotkania rodzinne, czy też właśnie ze znajomymi, przyjaciółmi, gdzie jest pełno dobrego jedzenia. Jak ktoś pije alkohol, to są różne napoje alkoholowe, najczęściej jednak raki i muzyka, śpiewy i tak dalej. Oczywiście tutaj w Turcji jednak nie ma takich imprez domówek, jeszcze się z tym nie spotkałam, takich, wiecie, na skalę w Polsce. W Polsce, jak wiemy, że ten Nowy Rok przychodzi, tak, jest Sylwester, no to jednak sąsiedzi wiedzą, że ta impreza będzie trwała, nikt raczej na policję nie zadzwoni, jeżeli tam do 12 będziemy sobie muzykę włączać, raczej wszyscy są psychicznie na to przygotowani, natomiast w Turcji jednak nie bardzo, nawet w Mersin, więc może być jakiś problem. Oczywiście do 10 mamy prawo hałasować sobie, a potem to już w zależności od tego, jak wyrozumiali są sąsiedzi, jak podchodzą oni do celebracji Nowego Roku. Czy będziemy mieli problem, czy też nie, dowiemy się tak naprawdę w praniu. Co ciekawe, w Turcji obchody Nowego Roku kojarzą się z takimi trzema rzeczami. Pierwszy to są kasztany. Wiele takich starszych osób z tego też powodu, z okazji Nowego Roku, piecze, praży kasztany w domu, żeby oczywiście je schrupać sobie. Drugą taką rzeczą charakterystyczną dla Nowego Roku to jest gra. Gra noworoczna, w którą można grać z rodziną, z przyjaciółmi i bardzo często pojawiają się takie te gry w sprzedaży, w supermarketach, wszędzie można je kupić. To jest gra bingo, tombala po turecku tak zwane. Tak, Turcy kojarzą sobie bingo, grę bingo z Nowym Rokiem i wtedy grają w nią namiętnie. Powiem Wam, że w ubiegły Sylwester też grałam w bingo. Graliśmy akurat na kasę, żeby było bardziej, tak wiecie, ekscytująco. Tak, ale tak spędziłam sobie po turecku Sylwestra 2019-2020. No, weszłam, że tak powiem, w ten rok bardzo mocno. O! I trzecią rzeczą, taką bardzo charakterystyczną, która wzbudza najwięcej emocji, mi się wydaje, nie jakieś takie imprezy i tak dalej, tylko ta jedna rzecz. Co to jest? Jest to loteria noworoczna, tak zwana po turecku Yılbaşı Piyangosu. I ona pierwszy raz, ta loteria, została zorganizowana w 1931 roku i przetrwała do dzisiaj, czyli ten zwyczaj ma już dużo, dużo lat. Na czym ona polega? Nie jest to taka zwykła loteria. Jest to loteria, w której przede wszystkim można wygrać naprawdę dużo pieniędzy. Na czym ona polega? Polega na tym, że musimy sobie po prostu kupić bilecik z loterii. Te bilety sprzedawane są w supermarketach, w jakichś takich małych sklepikach, też w sklepach takich, w centrach handlowych też się z tym spotkałam. Bardzo często wtedy sprzedawcy proponują, czy chce pani, pan kupić bilet. Można kupić ten bilet jeden, a można kupić tych biletów mnóstwo i są tacy, którzy kupują tych biletów, ojej, okropnie dużo i wydają na to mnóstwo pieniędzy. Jeden bilet kosztuje, z tego co pamiętam, 15 lir. I każdy bilet ma tam narysowane, są różne jakieś takie obrazki, bardzo często właśnie jest to rok, który będzie, czyli w tym roku 2021, będzie pisało jakaś tam ozdoba związana z Nowym Rokiem, może być to bałwanek, jakaś choinka, no tam w zależności od projektu. I na tym bilecie znajduje się unikatowy numer. Ten numer nie jest zasłonięty, nie trzeba go zdrapać, on jest widoczny i możemy sobie wybrać właśnie patrząc na ten numer konkretny bilet, bo możemy na przykład kierować się naszymi
liczbami szczęścia na przykład. I taki bilet, posiadanie takiego biletu uprawnia Cię do udziału w tej loterii. Ta loteria, oczywiście wyniki tej loterii pojawiają się w nowym roku. Wszyscy czekają niecierpliwie. Ta sprzedaż biletów zaczyna się już w grudniu. Tak więc jest bardzo długi czas, kiedy można te bilety kupić i tak jak wspomniałam, można wygrać naprawdę dużo pieniędzy. Już Wam powiem, ile w tym roku jest przewidziane. Sprawdziłam sobie tutaj na stronie internetowej, jak to w tym roku będzie wyglądało z nagrodami. Z tego, co tutaj widzę, chyba to jest... Tak, dobrze. Czyli na ten Sylwester ogólna pula takich wszystkich tych wygranych wynosi 563 miliony 400 tysięcy lir tureckich. I teraz właśnie, w zależności od tego, na co trafimy, na jaki numer trafimy, wygramy odpowiednią kwotę. Więc tak, największa przewidziana wygrana to jest 100 milionów lir tureckich i takich biletów można w tej całej puli znaleźć oczywiście jeden, to będzie jeden, jedyny szczęśliwca. Ale tutaj jeszcze od razu chciałam zaznaczyć, że tych biletów jest tak naprawdę bardzo dużo i czasami zdarza się tak, że nie ma zwycięzcy tego głównego, tej głównej nagrody, tak? Więc to nie jest powiedziane, że jakby wszystkie te bilety zwycięskie zostaną sprzedane, bo tak też nie jest. Więc jedna osoba, największy zwycięzca, otrzyma 100 milionów lir tureckich. Dwóch szczęściarzy wygra 10 milionów lir tureckich. Oczywiście tutaj są nagrody przewidziane w lirach tureckich, także już tu nie będę powtarzała. 10 osób wygrać może milion, 30 osób 120 tysięcy, 100 osób 10 tysięcy, 200 osób 5 tysięcy, 500 osób 1000, 10 tysięcy osób wygrać może po 500, 40 tysięcy po 400, 200 tysięcy po 300, 700 tysięcy osób po 200 i 2 miliony zwycięskich biletów na kwotę 100 lir jest przewidzianych. Czyli cała pula, tak jak jeszcze raz przypominam, na ten rok wynosi 563 miliony 400 tysięcy lir tureckich. I tak jak wspomniałam wcześniej, nie wszystkie te bilety zwycięskie zostaną sprzedane. Możecie uznać, że to jest kłamstwo i tak dalej, ale kilka razy zdarzyło się, że wygrana została zgarnięta. I pewnie Was interesuje to, co z tymi pieniędzmi się działo, co z tymi ludźmi się działo. Nieraz w wiadomościach były te osoby pokazywane, to znaczy wywiady z nimi, ale jakby nie pokazywano ich twarzy. Bardzo często jednak ci ludzie bankrutują. To jest podobny przypadek jak z totolotkiem, prawda? Że ten, kto wygrywa kupę kasy, nie zawsze wie, co z tą kasą zrobić, prawda? Więc ta loteria wzbudza, jak widzicie, no ja tutaj się nie dziwię, bo jak takie wygrane są, wzbudza wiele, wiele emocji. Ja Wam powiem, że przytuliłabym takie nawet 10 tysięcy, starczyłoby mi, dobra, nawet 5 tysięcy niech będzie. Już tam nie mówię o większej liczbie, już tam nie mówię o tych 100 milionach lir tureckich. Ja nie wiem, co bym za to zrobiła z tą kasą, ale no, nie powiem, że to nie byłoby fajne. Więc trzymajcie kciuki, kochani, bo ja będę kupowała w tym roku bilet. Jakoś nie po drodze mi było w tych sklepach, gdzie byłam, akurat nie sprzedawano, ale trzymajcie kciuki. Jak coś, jak wygram główną nagrodę, to robię wielką imprezę dla Was wszystkich, ok? Przyjeżdżacie do Turcji, będzie wielka impreza. Tak się umawiamy. Także tam mocno trzymać kciuki za mnie. Część społeczeństwa tureckiego podchodzi do obchodów Nowego Roku, Sylwestra, negatywnie. Dlatego, że są to osoby zwykle bardzo konserwatywne, osoby bardzo religijne, które nie mają świadomości, że no, Nowy Rok to nie jest święto religijne. Myślą, że to jest święto chrześcijańskie, więc to jest według nich grzechem ubieranie choinki, obdarowywanie się prezentami czy jakieś tam imprezowanie, bo właśnie kojarzą to sobie z inną religią, obchodzenie świąt
religii chrześcijańskiej jest dla nich grzechem. I z tego też właśnie powodu część społeczeństwa jest negatywnie nastawiona, niektórzy nawet bardzo negatywnie, powstają jakieś tam plakaty, różne rzeczy wypisują na Facebookach, żeby nie świętować. Może większość Turków nie celebruje tego tak hucznie jak my, na Zachodzie to przyjęliśmy, jednak no, podchodzą do tego albo obojętnie, albo po prostu uważają to za dobry powód do spotkań towarzyskich, a ich jest nigdy za wiele w Turcji, jak wiecie. Tak, i to tyle na dzisiaj, to tyle, co chciałam Wam powiedzieć. Mam nadzieję, że ten film wydał Wam się ciekawy, że dowiedzieliście się czegoś nowego. Jeżeli spędziliście kiedyś Sylwestra w Turcji, to koniecznie napiszcie mi, jakie są Wasze przemyślenia i jaka jest Wasza opinia na temat świętowania tutaj. I to tyle. Żegnam się z Wami tutaj. Mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym filmie. A, i nie zapomnijcie o trzymaniu kciuków, żebyśmy z Gyokanem coś tam wygrali. No. Także do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! The snow is falling down. I've been longing for this Christmas. When everyone's around to share this holiday. Yes, it's a time of happiness, a time of joy. But now this year is twice as special, 'cause I'm hoping